witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy Sklepy Cynamonowe autorstwa grupy fotograficznej Pictorial Team. Grupa działa na terenie całego kraju, zrzesza około 20 członków. Mamy okazję gościć dzisiaj jej przedstawicieli, pana Wojciecha Nogę. Pan Marek Madej, witamy serdecznie. Przez pewien czas z grupą związany był nasz wielki, znany wszystkim, bardzo utalentowany fotografik, pan Cezary Mikos. Pana również serdecznie witamy. Jak sama nazwa wskazuje, wystawa inspirowana była prozą Schulza, przekłada język literacki na obraz fotografii, ale myślę, że o tym wszystkim opowiedzą nam już dokładnie jej autorzy. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. W ogóle dziękujemy za możliwość pani Cezaremu, bo tu dużo wkładu włożył w tą wystawę, że tu jesteśmy. Grupa liczy, tak jak pani dyrektor powiedziała, około 20 osób. Jest to zmienne, niestety jest to grupa nieformalna i te 20 osób się zmienia. Natomiast przekrój grupy jest bardzo różny. Grupa liczy uczestników, ma i młodych, są ludzie jeszcze nieletni, jak Wojtek Romański, i są tak jak nasz, że tak powiem, szef grupy, tak go nazwijmy, Mieczysław Wieloński, który już jest jedynym artystą, fotografikiem w tym gronie, w sensie zawodowym. Pozostałe osoby pracują lub uczą się w szkołach. Mietek zaszczepił w nas zainteresowanie Schulzem i w ogóle fotografią piktorialną. Więc tu jest wystawa, której tytuł z różnych względów w tej chwili nosi Schulzowskie impresje. I taki tytuł będzie, że tak powiem, ciągnięty, to jest cykl wystaw naszych. Te wystawy są inspirowane prozą Bruno Schulza i może nie samą prozą, nie samymi miejscami, bo wystaw takich związanych z Schulzem jest dużo. W tej chwili jest prowadzona taka wystawa przez pana Bończe Szabłowskiego, cykl wystaw, cykl w ogóle artystycznych przedsięwzięć, które mają tytuł w stronę Schulza. I tam często się zdarza, że są obrazy związane z, na przykład z drohobyczem czy z życiem Schulza bezpośrednio. My jesteśmy nastawieni głównie na fotografię, która wynika z prozy, czyli z tych wizji schulzowskich. Często się mówi, że to nie jest fotografia już, bo jest to dość mocno przetworzone. Rzeczywiście granice są takie, jakie są granice możliwości Photoshopa i innych tego typu narzędzi. Natomiast jest to to, co byśmy chcieli pokazać. Jest to tytuł ogólny wystawy, to się przewija in minor, czyli oprócz Schulza, oprócz tej takiej tragedii Schulza, również tragedia w ogóle klasy średniej. Upadła klasa, to jest właśnie mowa o klasie średniej, stąd też dużo takich miejsc, w których ta klasa średnia się kiedyś tam przed wojną jeszcze żyła, była. Wystawa jest wystawą, cyklem wystaw, oprócz, jest to pomieszane, nazwijmy, są tu i sklepy cynamonowe, jest to i Umarła klasa, i impresje schulzowskie. Całość wystawy, wszystkie prace można zobaczyć na naszej stronie internetowej, która jest wielomski.pl, i tam jest wszystkie obrazy. Prowadzimy też nowe cykle w tej chwili, to jest pejzaż, który był niedawno na zamku w Liwie wystawiany, jak również portret, który jest w trakcie przygotowania. Co do wystawy, to myślę tyle. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, to jesteśmy otwarci. Jeśli umiemy, to odpowiemy. Ja bardzo dziękuję w ogóle za tak liczne przybycie Państwu. I myślę, że jeżeli będą jakieś... Szkoda, że Mietka nie ma Wielońskiego, który jest osobą dużo bardziej, że tak powiem, elokwentną w sprawach artystycznych. Ale no trudno, nie mógł przybyć, i stąd moje zastępstwo. Tu jest skład grupy, krótka informacja. Jeśli chodzi o piktorializm, jeszcze tylko tyle powiem, że
Teraz jest to modne, wiele grup w tym kierunku idzie, natomiast tak naprawdę piktorializm, czyli obraz przetworzony, jest to przez nas reprezentowane i w zasadzie niewiele grup. Jeszcze Cezary w tej chwili, który jak mówię, był członkiem grupy i szkoda, że na razie nie jest, mam nadzieję tak to powiedzieć, że też będzie i to są właśnie, to jest to właśnie piktorializm, natomiast dużo się tego nadużywa, ale to mówię, to jest na dłuższą debatę, myślę, nie będę Państwa zanudzał takimi rzeczami. Dziękuję raz jeszcze bardzo za przybycie i jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak daleko od domu mogliśmy się pokazać. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość prezentacji tej wystawy właśnie w trakcie obchodów Dni Węgrowa. Serdecznie Panom dziękujemy. Państwa za chwilę zaprosimy do oglądania wystawy, ale dzisiejsza uroczystość, czego nie ukrywamy, jest podwójną okazją, ponieważ inauguruje również działalność węgrowskich mediów internetowych działających przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie. Państwa przed monitorami serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy do udziału w naszych uroczystościach na żywo. Jeśli natomiast Państwo jesteście tak przywiązani do monitorów, to gwarantujemy, że relacje z Dni Węgrowa będą rzetelnie komentowane przez naszych młodych dziennikarzy Rafała Biernata i Daniela Stolarczyka. Proszę się pokazać nam. Na razie z ukrycia. Serdecznie zapraszamy do współpracy, do nawiązywania kontaktu z nami. Wszelkich informacji można uzyskać na miejscu w bibliotece. A dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję za udział w otwarciu wystawy i zapraszam do jej zwiedzania. Dziękuję bardzo. To mi się kojarzy z ilustracjami do bajek, tak. A to jest wrona, dlaczego to jest? No bo miała być pana.